Cześć ekipa, witam oczywiście nowych widzów, witam nowych subskrybentów kanału Marcin Kotowski Fishing. Znajduję się obecnie w Gorzowie Wielkopolskim, przed centrum wędkarskim na ulicy Myśliborskiej. Przyjechałem pokazać wam pewną łódź. Zobaczcie jaką i zaraz szczegóły na filmie. Pakujesz? Wiem. Mówisz, że mam gumę zabrać, to biorę same gumę. Oj Boże, ale to nie aż tyle. Miałeś wziąć jedno pudełko gumy. Jedno? To jest choroba wędkarza. No jedno przy... To jest ta choroba, nie? To się przyda, to się przyda. Jak widzicie, jesteśmy już na miejscu. Przedstawiam, Kacper Ziółkowski. No w tej chwili w Polsce dealer łodzi Finval. Dzisiaj mamy wam do zaprezentowania łódź Finval Fish Pro 505. Pogoda nie przywitała nas łaskawie, jest mocno wiecznie, ale sobie z tym poradzimy. Za chwilę wodujemy, znajdziemy zaciszne miejsce i pokażemy wam, co ta łódź ma wam do zaoferowania, jak ona jest wykonana, jak ona wygląda. Myślę, że Kacper zdradzi nam tu kilka szczegółów. Słuchajcie, przy okazji często pytacie mnie o amortyzator do silników z trymem elektrycznym. Kacper ma takie rozwiązanie. Trzeba wspomnieć o tym, że jeżeli ktoś ma blokadę kierownicy, że silnikiem nie skręcimy sobie kierownicy, to silnik jest w miarę usztywniony i wystarczy podstawa, którą wmocujemy na trymie, na wałku trymu, która będzie nam amortyzowała silnik właśnie przed tymi uderzeniami. Jest to gumowa podkładka, którą mocujemy na amortyzatorze. Ona ma taki profil wycięty. Pokażemy jak to wygląda. O, i on tak. Się wkłada, spuszcza tryb tak. I wszystko. Opiera się i możemy ruszać w drogę. Jesteśmy już na wodzie, zaraz oczywiście pokażemy wam jak ta łódź pływa, ale może wcześniej troszeczkę informacji od Kacpra, jakie ma łódź parametry, co tu jest takiego szczególnego, czym ona się wyróżnia, także pytamy Kacpra. Kacper, przedstaw troszeczkę tą łódź. Witam wszystkich serdecznie. Dziś prezentacja modelu Finval 505 Fish Pro. Długość łodzi to jest 5,05, szerokość 210, waga 650 kg. Bez silnika, schowek na 6 wędek, zbiornik na żywą rybę 110 litrów, zbiornik na paliwo 88 litrów. Jak to się zbiera? Przy moim silniku 90V Max maksymalną prędkość, jaką mi się udało osiągnąć, to jest prędkość 67,2. Przy silnikach 115 koni możemy osiągnąć prędkość w granicach 75 na godzinę. Z dziobówką, z akumulatorem, co prawda litowym, ale z akumulatorem, no i wiadomo, z gratami. To, że łódź jest
ładna oczywiście rzecz gustu, chociaż no mi na pierwszy rzut oka no spodobała się, no ale przy tej jakości, przy takim poziomie, jaki prezentuje ta łódź, no ona musi być wykonana w sposób no profesjonalny. Te detale, czy to pod kątem wykładzień, zakończeń, spawów, widać, że są wykonane w sposób należyty, ale to oczywiście będziecie mogli zobaczyć, jeżeli przyjedziecie do Kacpra i będziecie sobie taką łódź wybierać na żywo. Kacper, ale rozwiązania techniczne. Może pokażmy, co ta łódka ma takiego w sobie. Może zacznijmy najpierw od samego materiału. Sam materiał, który jest wykonana łódka, jest to aluminium o grubości 3,4 mm. W zależności w którym miejscu. Tak, wiadomo, że dno jest wyspawane z grubości 4 mm aluminium niemieckiego, nie ukraińskiego, nie chińskiego. Jest to dobra. Czyli grubo. Grubo i dobrze, tak? Więc mimo tego, że w dobie COVID-u dużo cen aluminium, stali poszło do góry, nie szukali innego tańszego producenta, zostali przy tym, co mają sprawdzone i taką zmianą, co zrobili w ostatnim czasie. Wcześniej były łódki malowane, teraz są wyklejane z folią hydrofobową, a spód, który najczęściej znajduje się w wodzie, jest jeszcze doklejona przezroczysta folia ochronna, tak, że jak nam łódka stoi gdzieś w porcie i obreśmy glonami i będziemy chcieli pojechać umyć tą łódkę karszerem, nieraz nie zejdzie. Nieraz trzeba wziąć szmatkę, gąbkę, oczyścić po prostu ten ślam, co nam zostanie. To dzięki temu, że jest dodatkowa przezroczysta ochronna folia, nie rysujemy sobie po prostu tej naklejki. Ale też kolejnym atutem jest taki, że w różnych warunkach jesteśmy. Nieraz jest tak, że zapomnimy zabrać z garażu odbijacze, postawiliśmy gdzieś na marinie, na którym nie było dobrze zabezpieczone i porysowaliśmy sobie bok i ohydnie to wygląda. Telefon, dzwonimy, Kacper potrzebuje RAL, nie wiem, tam koloru danego, który po prostu znajduje się moja łódka. Przychodzi nam element, który jedziemy sobie do specjalistów, którzy oklejają nam samochody, a oklejają nam bok łódki. I mamy praktycznie nowy bok. Tym się nie musimy stresować, jest to fajne rozwiązanie, które się zaczyna sprawdzać i tutaj praktykują to i myślę, że przy tym zostaną. Kolejną sprawą to są boki. Wcześniej były boki, jednostka sterówki wykonywana w farbie. Teraz zaczęli malować to Raptorem. Raptor pewnie przez wielu tutaj wędkarzy jest już dobrze znany w plandekach, w bagażnikach, pick-upach, w offroadzie. Jest to troszeczkę mocniejszy materiał, który jest bardziej odporny na puknięcia, na utlenianie. I taki Raptor, jak kupujemy łódkę w takim kolorze, dostajemy tak samo w buteleczce. Jakby coś nam spadło, jakbyśmy coś uszkodzili, to po prostu nie musimy się stresować, dopasowywać. Mamy kawałek, możemy pomalować. Zestaw naprawczy. I tyle. Taki zestaw naprawczy, ale też było takich elementów dużo, że no, jeżeli był to lakier, gdzieś tam nogami puknęliśmy, coś nam spadło, no i nie pomalujemy kawałka, musimy malować cały element. Tutaj ten Raptor też ma taką strukturę, która się bardziej dopasowuje, nawet jeżeli byśmy chcieli kawałek pomalować, to możemy po prostu gdzieś to zgubić na dystansie. Więc wszystko w zależności jak długo mamy tą łódkę, jak eksploatujemy, bo oczywiście jak mamy ją x czasu i będzie po prostu już gdzieś tam ten lakier utleniony w jakichś miejscach, no to wiadomo, że nie dopasujemy, będziemy musieli pomalować cały element, ale no myślę, że nie będzie z tym problemu. Kolejną strukturą, którą Finval robi, to jest struktura Linex, którą jest to baranek, który jest jeszcze mocniejszy i tutaj możemy, akurat my mamy malowane boki i mamy malowany kokpit. To jest to? Raptorem, tak, ale to nie jest Linex, to jest Raptor. A teraz Linexy możemy sobie wybrać, że nawet będziemy mieli ramki, szyby pomalowane, jakieś tutaj elementy, detale, to po prostu jest opcja premium, która dodaje jeszcze charakteru. Tu wspomniałeś mi coś wcześniej o wykładzince, może powiedz też coś widzom, jaka tu jest zastosowana wykładzina, jakie ma właściwości. Widzę, że są w ogóle dwie różne wykładziny, albo nawet może trzy. Nie wiem, czy ten przód się różni od tego. Nie, to jest to samo. To jest to samo, czyli są jakby dwie struktury. Jedno jest bardziej wykładzinowe, drugie bardziej takie plastikowe. Tak, to jest taki captive określone, że to jest linoleum, więc to jest antypoślizgowy materiał, ale też w
wysokiej jakości. Będąc na Ukrainie mieliśmy przyjemność akurat wędkować po dużej ulewie i miałem na żywo okazję zobaczyć, czy to jest śliskie, czy to nie jest śliskie, jak to się będzie zachowywało. Ta struktura nie jest równa, ona jest jak gdyby karbowana, taka, która powoduje antypoślizgowość na łódce, co się fajnie sprawdza, ale też jest tak zrobiona, że każdy element jest zawinięty, więc tam nie ma możliwości, że po jakimś czasie nam coś zacznie odchodzić, coś się odklejać, więc tutaj każdy element, każdy jest zawinięty, przyklejony, żeby po prostu nie miało możliwości nam gdzieś tam po jakimś czasie szwankować. Wykładzina miękka? Wykładzina morska. Oni określają to jako wykładziną morską, a jest to wyłożone boki, są specjalnie po to, żebyśmy mogli zawiesić sobie przynętę. I one są na zasadzie salta, czyli jak gdyby końcówka włókien jest zrobiona spiralnie, czyli w momencie, kiedy wbijamy przynętę, przynęta nam się trzyma, ale w momencie, kiedy ją wyciągamy, czy nawet wyciągniemy, to nie wyrywa się nam ta wykładzina, po prostu nie zostaje nam na haku. Tą wykładzinę czyścimy tylko wodą, żadną chemią, niczym, tylko po prostu płukujemy wodą. Jeżeli jesteśmy gdzieś na karczerze, to tak samo płuczemy to wodą. Nie trzeba jakichś środków chemicznych, żeby to wyczyścić, chyba że nie wiem, czymś innym zabrudziliście, jakimś smarem, no to wiadomo, że trzeba je użyć. Jeżeli chodzi jeszcze o boki, bo tego nie wspomnieliśmy, akurat Marcin, ty dużo nakręcasz filmów i niektórzy też już zaczynają sobie nakrywać swoje wędkarskie przygody. Szyna, którą mamy zastosowaną w FinWall, jest to szyna znormalizowana do uchwytów Fastenborika, ale też uchwytów ram. Więc jeżeli ty masz jakieś przejściówki, jakieś ramiona z ramowskie, oczywiście możesz sobie tutaj podokładać, możesz z każdej strony zrobić ujęcie i myślę, że to będzie finalnie fajny rezultat. Łódź ma tą szynę 360 stopni naokoło, tak? To widać, że łódź tak. Jak się zaczyna od tyłu, tak się kończy. Na jednej rufie się zaczyna, na drugiej rufie się kończy też. Tak jest, ale jest to dobre. No, my byliśmy na przykład na żarnowcu, uchwyty trollingowe jak najbardziej są potrzebne, ale też dużo osób wykorzystuje te uchwyty do szybkiego transportu, czyli biorą wędkę typowo wzdłuż łodzi i po prostu grzeją i wiedzą, że ta wędka im nie wypadnie. Zabezpieczają sobie wędkę poprzez zaciągnięcie uchwytu i lecą. Z tyłu oczywiście nie przeszkadzają te szczytówki, a nieraz jak są ustawione wędki pionowe, nieraz podskakują, nieraz po prostu mają duży opór wiatru, gdzieś tam im to przeszkadza. Łódź jest wyposażona w dużą ilość schowków, ale to jest chyba też standard innych łodzi. Tu wspomniałeś na początku o mokrej bakiście, wspomniałeś o bakiście na wędki. Ile jest ogólnie tutaj schowków? Praktycznie 11 schowków, które możemy wykorzystać, nie? Mi się spodobały dwie bakisty. Bakisty tak naprawdę z fotelami schowanymi. To też nowatorskie rozwiązanie. Myślę, że świetnie się sprawdza pod kątem, że mamy przedni, tylny pokład do wędkowania. Jeżeli mamy większą ilość osób na jednostce pływającej, to możemy podnieść te fotele, zobaczcie w jaki łatwy sposób i sobie na nich wygodnie siąść. 4 osoby bez problemu można przewozić. Co do jakości foteli, to tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń, siedzi się po prostu tutaj wygodnie, no ale myślę, że przy tej jakości sprzętu nie można sobie pozwolić na to, żeby ten fotel był niewygodny. Jakie inne jeszcze rozwiązania tutaj FinWall nam zrobił, z których możemy korzystać? Jeśli chodzi o fotele, może dokończymy dla naszych widzów. Są fotele Standard i Ergolux. Ty akurat siedzisz na fotelach Ergolux. One są wyprofilowane specjalnie w momencie, kiedy będzie nam padał deszcz, to nie ma możliwości, żeby woda została nam na fotelu. One jest specjalnie wyprofilowane tak, żeby woda spływała nam na dno, a nie żebyśmy później usiedli. No, na nim usiedli, tak jest. Więc, super. Więc to jest taki plus tych foteli. Fotele, które mówisz, które są pochowane, to też jest fajny argument w przypadku kupna takiej łódki, że nie tylko możemy ją wykorzystywać wędkarsko, ale tak samo możemy zabrać naszych znajomych, przyjaciół, pochwalić się, podzielić się, ale tak samo spędzić fajne chwile z rodziną. W tym momencie rozkładamy fotele, jest to też fajny argument, żeby przekonać żonę do kupienia takiej łódki, a nie innej. Jeżeli chodzi o wygodność tych foteli, to sam usiadłeś, miałeś możliwość sprawdzenia ich. Niczym nie odstają od tych przednich. Tak, a pod nimi znajdują się schowki, które są też znormalizowane do skrzynek. To
jeżeli zazwyczaj mamy skrzynki wielkości tam A4, czyli tam one mają wysokość w granicach 24 na 32, coś takiego jest to wymiar, który nam spokojnie wchodzi, tak? Czyli tutaj jeżeli je ustawimy czy poziomo, czy pionowo, to spokojnie je zamkniemy. To też jest taki dosyć fajny, przemyślany ich patent, który jest jeden z nielicznych szczegółów, które później... Wyróżnia tą łódź. Później to wyróżnia, tak? Bo nieraz zmienimy łódkę, mamy wybrane skrzynki, a nagle się okazuje, że kurde, musimy zmienić skrzynki, bo nam skrzynki nie pasują do nowej łódki. A tutaj jest to przemyślane. Jest taka jedna bakista fajna, na pewno spodoba się mężczyznom albo facetom, którzy lubią wędkować latem i lubią poczuć smak orzeźwiającego piwka. Tak jest. Bezalkoholowego oczywiście. Oczywiście, tak jest. Jest to środkowa bakista pomiędzy fotelami rozkładanymi na tylnej rufie. Izotermiczna, na zasadzie lodówki izotermicznej działa. Jeżeli mamy kanapki, zimne schłodzony napój lub piwko niealkoholowe, no to wiemy, że ten okres zachowania tej świeżości, chłodu będzie na dłuższy czas. No jeszcze jest oczywiście bakista do przechowywania wędek, no bo przecież kupują głównie tą łódź wędkarze, więc musi być taka bakista. Jaką długość wędek te bakisty tutaj w tym Finwalu pomieszczą? Miejsca mamy na 6 wędek o długości 2,5 metra. Lecz jechaliśmy teraz na wyprawę do Niemiec i pozdejmowaliśmy w niektórych wędkach kołowrotki, powrzucaliśmy je. Wszystkie wędki, które mają mniejsze przelotki, to mogliśmy spokojnie powkładać po dwie wędki do jednego otworu, więc tutaj mamy 6 standardowo otworów, gdzie możemy włożyć wędki o dłużej średnicy oczek, ale jeżeli macie jakieś tam typowe malutkie oczka, kasty, no to spokojnie kasty powchodzą nam po dwa, więc tutaj my włożyliśmy w granicach 10 wędek, z czego i tak łowiliśmy na dwie. To tak zawsze jest, tak samo jak ze sprzętem. Tak. Jak to mówią, masa sprzętu, zero talentu. Mnie jeszcze jedna rzecz zainteresowała. No, przy tych łódkach, przy tych szybkich łodziach, to też jest standard, że są owiewki, ale jest też owiewka chowana przez środek. To też nic takiego szczególnego, bo jest standard, ale ona ma ciekawe rozwiązanie. Może powiesz nam, Kacper, jakie ma rozwiązanie tutaj ta środkowa owiewka. Środkowa owiewka i szyba ogólnie jest tak skonstruowana pod odpowiednim kątem, że jeżeli nawet mamy 1,90 m, to nie będzie wiało nam po czole, więc tutaj jesteśmy schowani przed tym wiatrem, który wytwarza się podczas dużej prędkości. Środkowe drzwiczki mają taki atut, że w momencie, kiedy je otwieramy, mają dodatkowy klips, który w momencie dużego wiatru, podmuchu nie spowodują, że nam te drzwiczki się podbiją do góry, nie wiem, nagle gwałtownie zamkną. No i w momencie tak samo zamykania ich boki są wyłożone dodatkowo pianką, żeby tam nic nam nie trzeszczało. Więc te wszystkie niuanse, chromowane elementy zamykane są fajnie na wysokiej jakości po prostu. Czyli tutaj jest przede wszystkim dbałość o szczegóły. Jest jeszcze tutaj koło mnie taki schowek, choćby nawet na tej przedniej owiewce zamykany, jakieś maty antypoślizgowe tutaj są, więc no, widać, że ta dbałość o szczegóły, ale i o taki komfort, przemyślany komfort użytkowania tej jednostki jest zachowany. Może coś na temat wilgoci, coś na temat odpowietrzania, odparowywania. Wiemy, że w łodziach aluminiowych bardzo ważny jest ten element jakby odpowietrzania, wentylacji powietrza. Tak, temat Finwalu jest bardzo dobrze znany, dlatego są bakisty suche, są bakisty mokre, żebyśmy mogli schować i suche ubrania, ale są też bakisty mokre, w którym wrzucając mokrą linę od na przykład kotwicy, żeby grawitacyjnie woda nam spłynęła do pompy znęzowej. Tutaj akurat użytkując tą łódkę nie spotkałem się z tym, żeby bakisty zrobiły się naturalnie mokre w garażu albo naturalnie ze względu na to, że nie było jakiegoś tam odpowietrzenia, żeby ubrania, które macie schowane, tak samo nie były przysłowiowanym grzybie. Ten układ odpowietrzenia jest naprawdę na wysokim poziomie. Nawet w największym modelu 685 jest system wentylacji wszystkich pojedynczych bakist, który krąży dookoła, i w przypadku 685 najwyższego modelu Fish Pro jest już przygotowany do webasto. Jeżeli byśmy chcieli sobie zagrzać, to po prostu jest to kanały są odprowadzające, które po prostu nam to umożliwiają. Więc myślą o tym
i wiedzą, jak to mają zrobić. No mamy tutaj jeszcze, oprócz tych siedzeń klasycznych, na których siedzimy, i tych schowanych, jeszcze takie dwa nietypowe siedzenia, z przodu i z tyłu mnie. No to pierwsze rozwiązanie to jest mi znane, no bo to klasyczny hokerek. Tutaj w tym wypadku na takim jakby teleskopie do podnoszenia, do regulacji wysokości, ale jest jeszcze drugie siedzenie, jakieś takie dziwne, może coś o nich więcej też powiesz tutaj naszym widzom. Tak, w modelu 505 Fish Pro mamy dwa gniazda, jedno znajduje się na rufie, drugie się znajduje na dziobie. Mamy zastosowane dwa hokerki, jeden z nich to jest klasyczny, w którym możemy dostosować sobie długość do pośladków i klasycznie usiąść na niego, a drugi jest taki, którym możemy, wszystko w zależności od wysokości osoby, jeżeli jest coś niższy, to może nawet na lędźwiach sobie oprzeć ten fotelek, albo po prostu na wysokości tyłka opieramy się tylko delikatnie, tojąc, stabilizujemy w razie czego jakiejś nierównej fali możemy się podeprzeć. No z praktyki wiemy, tak samo ja jak wy, że jeżeli długo się łowi na takiej łodzi, to mamy tendencję do lekkiego pochylania i wtedy te plecy, szczególnie w odcinku krzyżowym, mocno nas bolą. Myślę, że takie rozwiązanie oparcia się delikatnie, rozluźnienia tych mięśni może nam pomóc przy długotrwałym wędkowaniu, może po prostu czynić to wędkowanie przyjemniejsze. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że mogliśmy o czymś zapomnieć, albo nurtuje was pytanie, na które nie odpowiedziałem ja, ani nie odpowiedział Kacper. W sumie to ja tylko zadawałem pytania, to ja na nic prawie, że nie odpowiedziałem. Ale jeżeli macie takie pytanie, jeżeli chcecie się czegoś więcej dowiedzieć, to zapraszam do napisania pod tym filmem komentarza. Ja oczywiście zasięgnę tutaj informacji u Kacpa i postaram się wam na te komentarze odpowiedzieć. A wiecie, że ja staram się odpowiadać na wszystkie komentarze. Wiadomo, że my mamy tą łódkę w pewien sposób skonfigurowaną. Łódki mogą wyglądać różnie, każdy ma inne predyspozycje, każdy chce czegoś innego, a nieraz po prostu nas blokuje przysłowiowy próg pieniężny, który chcemy wydać. Kacper ma fajne, innowacyjne rozwiązanie u siebie. Może powiedz coś nam więcej osobom, które chciałyby zakupić taką łódź, a chciałyby się dowiedzieć ceny, jak mogą się dowiedzieć, ile taka łódź kosztuje, ile kosztuje łódź, która ich tak naprawdę by interesowała. Tak, jak najbardziej, Marcin, można te wszystkie ceny sobie zobaczyć, wchodząc na naszą stronę www.yamaboats.pl. Tam znajdziemy konfigurator, w którym po kolei możemy wybrać swój idealny model łodzi, w którym możemy skonfigurować daną łódź, tak? Bo tutaj wszystkie detale, wszystkie szczegóły, które chcemy zawrzeć w łodzi, mamy możliwość do doposażenia, których nie znajdziecie, a chcielibyście, żebyśmy w łodzi dorzucili, zrobili, to jak najbardziej napiszcie i to tak samo dla was wycenimy. No możecie oczywiście skonfigurować tą łódź, ale możecie też skonfigurować inne łodzie, możecie dzięki temu też zobaczyć, ile różnych modeli jest Finwala, ale też ważne jest, żeby tą łódź czymś przewozić. I tutaj Kacper wychodzi też naprzeciw naszym wymaganiom. Ja dzisiaj miałem okazję zobaczyć już przywiezione nowe przyczepy w nowej hali. Z czasem tam na pewno będą stały na tych przyczepach łodzie. Będzie to wszystko dobrze zrobione. Wy też dzisiaj macie tą okazję zobaczyć tą nową halę z nowymi przyczepami. Może parę słów, Kacper, przy okazji tego filmu o tym, co można pod tą łódź wrzucić, żeby było nam po prostu łatwiej i wygodniej. Tak, wchodzimy w nową dystrybucję przyczep podłodziowych, jest to firma Pega, są to przyczepy holenderskie, przede wszystkim bardzo dobrze i jakościowo wykonane z dobrych materiałów. Praktycznie cały rynek niemiecki, holenderski opiera się na tych przyczepach. Są to przyczepy dobrze wykonane i dobrze przemyślane. W przypadku łodzi, która waży w granicach 1000 kg, musimy na to zwrócić uwagę, jakie te materiały są. Z tego względu, że nieraz jedziemy w daleką podróż, są to podróże Szwecja, niektórzy jeżdżą jeszcze dalej, jakieś zakątki i chcą mieć sprzęt, który ich nie zawiedzie gdzieś tam po drodze. Nasi niemieccy koledzy praktycznie na 5 sprzedanych Finwalów 4 wyjeżdża z przyczepą Pega. Są tam różne rolki, są to rolki, jest wersja multiliner, która praktycznie po jednorazowym przystosowaniu łodzi do przyczepy nigdy więcej nie będziecie musieli do niej podchodzić, regulować. Przyczepy są przystosowane też w rogi, które umożliwiają nam slipowanie i wyciąganie
łódki przy dużym wietrze. Nie będziemy mieli możliwości, żeby ta łódka gdzieś nam odleciała w lewo czy w prawo. Po prostu zawsze wejdzie w odpowiednie tory i jednorazowo wyjeżdżamy taką przyczepą i mamy wszystko ustawione tak, jak ustawiliśmy na samym początku. No przede wszystkim z doświadczenia można powiedzieć, że w Polsce no, troszeczkę sytuacja się poprawia, ale tych slipów jest mało, a dobrych slipów to już jest w ogóle jak na lekarstwo. Więc takie dopasowanie dobrej łodzi do przyczepy jest bardzo ważne. To, żeby ta łódź tak naprawdę bez dużego wysiłku była w stanie wjechać na tą przyczepę, więc na pewno warto zgłębić temat. Myślę, że w sposób jakiś podstawowy byliśmy Wam w stanie przedstawić dzisiaj tą łódź i to, co ona sobą prezentuje. Mam nadzieję, że Wam się taki film też podobał. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, jeżeli chcecie, żebym Wam przedstawiał więcej tego typu produktów, to oczywiście napiszcie pod filmem o tym w komentarzu. Zachęcam w ogóle do aktywności, do komentowania, do dania lajka, no i do subskrybowania kanału i naciśnięcia dzwoneczka, bo wtedy nie przegapicie właśnie takich interesujących filmów. Kacprowi już dzisiaj dziękujemy, wykorzystujemy moment i śmigamy gdzieś popływać łódeczką i spróbować połowić jakichś fajnych ryb. Przed chwilą się nagadałem do szkiełka, ale nie włączyłem nagrywania, więc jeszcze raz Wam mówię, że obiado zjedzone i ja daję fory Kacperowi. Kacper już się śmieje. Już wykonał pierwszy rzut, już wykonał drugi rzut, a nie pierwszy. Zaraz wyciągnie przynętę, to zobaczycie, na co łowi. Ja jeszcze mu daję malutkie forki, niech se porzuca. Stanęliśmy na szczycie górki. Metrowa woda. Co Marcin tam jest? Wybrał mi taką niełowną. Dobra, szattis, to na to nie złowi, więc ja mam przewagę. Ja sobie założyłem, zobaczcie, nowego minoła z takim lusterkiem. Myślę, że zaraz zrobię tutaj nim robotę. Plan jest taki, chwilę porzucamy, potem puszczamy się w dryfie i polujemy na pierwsze branie szczupaka. Jak będzie pierwsze branie, bo mamy przy sobie naokoło siebie taką łąkę, to słuchajcie, no co, robimy stop silnikiem i obławiamy naokoło, czy nie ma ich więcej, bo potrafią stać po kilka sztuk w danym miejscu. Także próbujemy. Tu w ogóle masz tą głębię i te ranty takie mocne potem. Jest! Tak. Lewysko. O. I ochrzciliśmy łódkę, co prawda druga, bo pierwszą Kacpra ja zepsułem, ale wypuszczamy. Ryba? Ryba! Gdzieś żerują tam. Dobra. Także trzymajcie się, Putko. Pozdrawiam Was. Heja.